Marcin Bąk, witam Państwa w programie Wolne Głosy, a moimi i Państwa gośćmi są Tomasz Truskawa, tu u nas w studio, witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. A na łączach internetowych Rafał Otoka-Frąckiewicz, witam również. Dzień dobry Państwu, witam Panu w studio. Zanim zaczniemy rozmawiać, no domyślają się wszyscy zapewne o czym, o polityce, to ja mam dla Państwa propozycję wzięcia udziału w sądzie SMS-owej. Pytanie, które przygotowaliśmy dla Państwa do sądy, brzmi: czy wicepremier pani Jadwiga Emilewicz zachowa swoje stanowisko? Jeśli uważacie Państwo, że tak, to proszę wysłać SMS-a o treści 1. Jeśli mają Państwo inne zdanie, to SMS o treści 2 na numer 72075. Koszt SMS-a to 2,46 zł wraz z VAT-em. Oczywiście pytanie nasze dotyczące pani wicepremier to jest tylko jeden element z większej układanki, a ktoś powiedziałby, że nie układanki, tylko wręcz przeciwnie, pewnej rozbijanki, która ma miejsce od tygodnia, od tej nieszczęsnej ustawy zwanej ustawą futrzarską. Trwa rekonstrukcja rządu w takim trochę przyspieszonym tempie, być może rekonstrukcja także Zjednoczonej Prawicy. Przywołajmy może słowa wicemarszałka Sejmu, pana Terleckiego. To są słowa z dzisiaj, takie chyba najlepiej oddające sytuację polityczną w Zjednoczonej Prawicy. Panie marszałku, będzie Jarosław Kaczyński w rządzie? Wszystko na to wskazuje, że będzie. Skład rządu zostanie ogłoszony oczywiście w odpowiednim trybie. Dziś albo jutro spotka się jeszcze kierownictwo i partii zatwierdzi ostatecznie kształt koalicji, no a wtedy już zostanie tylko jeden krok do skonstruowania rządu po rekonstrukcji. Na jakim stanowisku? Będzie szefem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa? No taki rzeczywiście jest plan, zobaczymy. To chodzi o to, żeby kontrolować ministra Ziobrę? Ale także wicepremierem? Tak, oczywiście wicepremierem i Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mu wtedy bezpośrednio podlegać. Dlaczego uznaliście Państwo, że to jest dobre wyjście? No, wygodne i bezpieczne. W jakim sensie? No w takim... Dla kogo no, wygodne? Dla kogo wygodne? Dla nas oczywiście. Mam nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości będzie wtedy jeszcze bardziej sprawne i skuteczne. A Solidarna Polska poprze ten projekt tak zwanej ustawy o bezkarności? No, jeżeli koalicja zostanie jakby przywrócona, to oczywiście będzie obowiązywać klubowa dyscyplina. No i może najpierw głos oddajmy dla Rafała Otoki Frąckiewicza. Jakbyś opisał tą całą sytuację, już nie cofając się do za głęboko w zeszły tydzień, tylko co się teraz dzieje w polskiej polityce? Moment, Rafale, możesz powtórzyć? Halo? Mamy jakiś problem z łącznością. Może ja w takim razie oddam to pytanie do naszego gościa w studio. Co dzieje się z polską polityką w chwili obecnej? Myślę, że nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Niektórzy mówią, że to jest największy kryzys od 5 lat. O, no to jest gruba przesada. Tego typu kryzysy, tego typu, czy jeżeli to w ogóle można nazwać kryzysem, na pewno jest to pewien konflikt. One są typowe dla prowadzenia polityki we wszystkich krajach, we wszystkich państwach, tam gdzie mamy do czynienia z gabinetami w ten czy inny sposób koalicyjnymi. Natomiast tutaj w Polsce jest pewien szok, dlatego że to nie jest typowy rząd koalicyjny, bo pamiętajmy, że to nie jest koalicja partii, tylko na listach Prawa i Sprawiedliwości znaleźli się politycy z dwóch bliźniaczych ugrupowań i wydawało się, że stanowią obóz Zjednoczonej Prawicy. No,
praktyka pokazała, że nie do końca jest to zjednoczona prawica i trudno, żeby była w 100% zjednoczona, bo gdyby taka miała być, to wszyscy byliby w Prawie i Sprawiedliwości, skoro to są inne podmioty. No to mają w sposób naturalny inne swoje preferencje, generalnie co do programu się zgadzają, natomiast co do konkretnych działań, taktyki, pozycji swoich polityków mogą się oczywiście spierać. I temu ja bym nie nadała jakiegoś super znaczenia. Mam wrażenie, że to jest trochę tak, że ponieważ skończyły się kampanie wyborcze, no to teraz tematem wiodącym jest rzekomy kryzys w koalicji. Natomiast co do przyczyn tego kryzysu, no może by ich było poszukiwać bardzo, bardzo głęboko, bo należałoby ich szukać moim zdaniem jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Co do jego przebiegu, no to niestety powtarzamy po raz, już nie pamiętam który, tezę, że polityka informacyjna rządu nie jest żadną polityką informacyjną. Tutaj moim zdaniem zabrakło tej informacji i w dużej mierze niestety musieliśmy opierać się na jakichś relacjach, domysłach, głosach z drugiej ręki. Można było, jak gdyby nie naruszając pewnej poufności rozmów, przekazywać społeczeństwu znacznie więcej konkretów, a nawet wydać komunikat, że konferencja prasowa na ten temat odbędzie się za 2 dni i to by ucinało właśnie takie spekulacje, domysły, krążące nazwiska na giełdach kolejnych kandydatów na ministra sprawiedliwości, czego byliśmy świadkami kilka dni temu. I terminy przyspieszonych wyborów. I terminy kolejne. Przyspieszonych wyborów i teorie mniej lub bardziej spiskowe. Natomiast, jak mówię, tego typu ucieranie się stanowisk politycznych, w tym również, co jest też naturalne, kwestii podziału konkretnych stanowisk ministerialnych, to jest rzecz normalna. Natomiast im więcej ci, którzy w tym uczestniczą, robią tajemnicy wokół tego, tym więcej jest domysłów, tym jak gdyby to każdy najdrobniejszy spór wywołuje wrażenie, że jest to spór zasadniczy. Konkludując, można by wywnioskować, że szum jest większy niż faktyczne wydarzenie. A co na to Rafał Otoka-Frąckiewicz? Czy rzeczywiście tak to twoim zdaniem wygląda? Zgadzam się z tym, że polityka informacyjna obecnego rządu jest delikatnie mówiąc, beznadziejna. Nie zgadzam się z tym, że to nie jest poważny konflikt, bo konflikt jest bardzo poważny i dotyczy rzeczy, które są dość istotne w przestrzeni publicznej, czyli wolności słowa oraz wolności wypowiedzi oraz wolności politycznych. Pan Ziobro razem z panem Gowinem zostali postawieni pod ścianą. W czasie rozmów padło, że muszą poprzeć ustawę nie futrzarską, bo to jest coś, co to jest manipulacja ze strony rządu. Ta ustawa nie jest ustawą futrzarską, tylko to jest ustawa likwidująca miejsca pracy. Ona dotyczy głównie uboju halal i koszer i to jest sedno tej ustawy. Futerka zajmują tam promil tak naprawdę wszystkich rozwiązań legislacyjnych, który jest tam co niemiara. Polecam dzisiejszy wywiad ministra Ardanowskiego dla Radia Wnet, gdzie on to dokładnie wyjaśnia, jak to wszystko wygląda. Pan Ziobro z panem Gowinem, pan Gowin się już nie liczył w tej rozgrywce, bo on się zgodził na wszystko, jak zwykle. Czyli tak, poprzeł ustawę likwidującą miejsca pracy, to jest pierwsze. A co najważniejsze, drugą częścią ustaleń koalicyjnych z dziś jest, że odrzuci ewentualne prawo weto prezydenta. I o to idzie gra. Pan Ziobro zabierze się na to zgodzić, ale ma tą nieszczęsną, ten nieszczęsny zapis dotyczący bezkarności urzędników. I o to idzie rozgrywka. Bo pan Ziobro nie chce się zgodzić na to, żeby wysocy urzędnicy państwowi, którzy popełniali, delikatnie rzecz mówiąc, błędy w trakcie istnienia pandemii w Polsce, byli bezkarni. Nie dlatego, że jest takim pewnie strasznie służbistą w kwestiach prawnych, tylko ma tutaj na widelcu najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. I dlatego się nie chce na to zgodzić. Jeżeli się na to zgodzi, złamie sobie całkiem kark i nie będzie potrzebny w polityce tak naprawdę, będzie tylko i wyłącznie jednym z licznych ministrów nic nieznaczących. A jeśli jeszcze nad głową będzie miał Jarosława Kaczyńskiego, kompletnie jego pozycja zostanie sprowadzona do zera. Także o to toczy się gra i to jest bardzo istotna gra tak naprawdę ze strony nas, widzów polityki i państwa jako takiego. Bo jeżeli ustawa likwidująca miejsca pracy, określana przez propagandę rządową ustawą futerkową, tak jak mówię, futerek kompletnie dotyczy ta ustawa, wejdzie,
to do naszych domów też wejdzie każdy, kto będzie chciał. To jest pierwsze, to jest jeden z zapisów tej ustawy. Po drugie, w chwili, kiedy mamy ogromny kryzys gospodarczy, jest pandemia, która wyłączyła liczne dziedziny gospodarki, zlikwidujemy sobie gałąź gospodarki, mówię teraz o przemyśle uboju halal i koszer, o wołowinie i o kurczakach generalnie, tak mówiąc ogólnie, które bardzo dostaną po głowie w związku z tą ustawą, zlikwidujemy sobie rynek wart parę dobrych miliardów złotych. Ja nie wiem, kto to wymyślił. Jak dzisiaj usłyszałem od ministra Ardanowskiego, on także nie wie, kto to wymyślił. W związku z tym nikt nie wie, kto wymyślił tą ustawę i kto jest jej autorem. Jeżeli możecie w Republice spytać w trakcie kolejnych konferencji, to nie o to, kto będzie za jakieś stanowiska, tylko o to, kto jest autorem ustawy, która demoluje kompletnie polską gospodarkę. No właśnie, jak to wygląda? To, co do oceny skutków gospodarczych tej ustawy, to no myślę, że to jest zbyt daleko idące stwierdzenie, że demoluje kompletnie całą gospodarkę. 8 miliardów złotych rocznie, w chwili, kiedy mamy 130 miliardów deficytu, to jest bardzo duża suma. To nie jest gruba przesada. Jest. Rozmów, które przeprowadziłem w zeszłym tygodniu z rolnikami, które potwierdził dziś minister Ardanowski, sprawa dotyczy 360 tysięcy większych i mniejszych gospodarstw rolnych. Zliczmy, że gospodarstwo prowadzone jest przez jedną osobę, a to wiemy, że to nie jest prawda. Dotyczy to przynajmniej ponad pół miliona osób. I jednym słowem polska gospodarka stoi na uboju rytualnym. Ale no dobrze, pomijmy zatem tą kwestię, bo to rzeczywiście... 60% kurczaków to ubój rytualny, 40% wołowiny to ubój rytualny z obu stron. Jeżeli ktoś ma pomysł, jak znaleźć pieniądze gdzie indziej na to, żeby zastąpić te pieniądze, które znikną z budżetu w związku z tą ustawą, jestem bardzo ciekaw, bo co ciekawe, dzisiaj znów minister Ardanowski powiedział, że nikt nie przeprowadził żadnych analiz efektów wprowadzenia tej ustawy. Ta ustawa była procedowana bez udziału specjalistów. Nikt nie spytał ministra rolnictwa w ogóle, co sądzi o tej ustawie. Nikt nie spytał weterynarzy, co sądzą o tej ustawie. Nikt nikogo o nic nie pytał. Ona została napisana na kolanie, co po niej widać i wszyscy to wiemy, oraz wprowadzona na kolanie bez żadnych praktycznie poprawek. Teraz Platforma ma w rękach swoich ogromny atut, bo może wprowadzić wszystkie proludzkie, prorynkowe, prorolnicze poprawki do tej ustawy i pchnąć ją dalej. Pytanie, co zrobi z tym prezydent, ale panowie, nie żartujcie sobie, że ustawa, która likwiduje 8-miliardowy rynek w Polsce, która jest zadłużona na 130 miliardów, to nie jest nic takiego. Błagam was. Zobaczymy, czy będzie, bo ostatecznego kształtu jej nie znamy. No to jest rzeczywiście pewne wyzwanie przed naszymi parlamentarzystami i później przed prezydentem, żeby daną ustawę, czy to podpisać, czy nie podpisać, czy skierować do Trybunału w całości, czy w częściach, to zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Natomiast niejako przy okazji tej ustawy ujawniły się te właśnie różnice w obozie Zjednoczonej Prawicy. I to ta ustawa tak na dobrą sprawę była tylko przecież pretekstem. Ja nie twierdzę, że tu nie wchodziły w grę przy takim, a nie innym głosowaniu za czy przeciw tej ustawie rzeczywiste poglądy osób, które swój głos oddały za lub przeciw. Ale tak naprawdę był to sztucznie wywołany takie przesilenie w tym sporze, w tej debacie nad rekonstrukcją rządu, bo też przypomnijmy, że ta rekonstrukcja rządu zapowiedziana była jeszcze bodajże w lipcu i od tego lipca się cały czas ten temat wlókł i żadne ustalenia nie mogły zapaść, podczas gdy na przykład resort sprawiedliwości kierowany przez Solidarną Polskę zaczął wchodzić w kompetencje na przykład Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaczął jak gdyby narzucać pewien kierunek działania, który wydaje się jest sprzeczny ze sposobem uprawiania polityki przez obóz Prawa i Sprawiedliwości, czy też może jest jego ostrzejszą wersją, co niewątpliwie musiało wywołać sprzeciw w kierownictwie PiS-u, no bo trudno zgodzić się na to, żeby partia, która ma około 40% poparcie, była kierowana przez grupę, której poparcie sięga w najlepszych notowaniach 3,5%. I w takim razie czemu Prawo i Sprawiedliwość tak strasznie walczy o te ułamki procent pana Ziobry? Bo to jest pytanie w takim sensie. Bo to są te szable brakujące do większości. Jeżeli zaś mówimy o tych głosowaniach, to nie jest tak, że jakaś tam część z głosujących przeciw była pchana przez inne motywy niż związane z rolnictwem, tylko w inną stronę trzeba pójść.
spora część osób, posłów, którzy głosowali za tą ustawą, bały się rekonstrukcji rządu i dlatego zagłosowały tak, a nie inaczej. Przecież jakim batem na pana Ziobrę jest obecnie rekonstrukcja? Taka, że jeśli wypadnie z obiegu, to rodziny, zresztą o tym mówią zresztą pisowcy oficjalnie, że rodziny ludzi związanych ze Solidarną Polską potracą posady w spółkach Skarbu Państwa. Takie same powody dla głosowania za tą ustawą miała duża część posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy jeszcze przed głosowaniem tworzyli wspólny front i przychodzili do posłów, którzy zagłosowali przeciw, mówiąc, że zagłosują przeciw. Tylko że po jakimś czasie dostali telefony od swojej partii, że jeśli zagłosują przeciw, ich rodziny stracą pracę w spółkach Skarbu Państwa. Jesteśmy świadkiem ogromnej korupcji politycznej wreszcie w Polsce. Nie to, co mówiła Platforma przez całe lata, mówiąc o jakichś przypadkach kompletnie związanych z korupcją polityczną. To jest stricte korupcja polityczna. Jeżeli nie zagłosujesz tak, jak żąda partia, twoja rodzina straci pracę w spółkach Skarbu Państwa. Zacytuję jednego z ministrów, zdaje się, że Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie nie mają kompetencji, żeby tam zasiadać. Zasiadają tam tylko i wyłącznie dlatego, że są partyjnie podwiązani. Panowie, jesteśmy świadkami ogromnej patologii wymuszenia rozbójniczego na posłach wbrew ich ochocie i kompetencji. Jeżeli mówimy o wolności słowa, jeżeli mówimy o wolności politycznej, to w tej chwili naprawdę są łamane kręgosłupy. Jeżeli ktokolwiek stanie obok ministra Ardanowskiego, który pokazał, że ma kręgosłup, obok drugiego współpracownika bliskiego pana Kaczyńskiego, bo tam jest dwóch bliskich współpracowników pana Kaczyńskiego od czasów Porozumienia Centrum, czy tym ludziom odmawiacie honoru? Ja odmawiam honoru ludziom, którzy głosują tylko i wyłącznie dlatego, że boją się, że ich ciotki, matki stracą, bo takie są przypadki, pracę sprzątaczki w jakimś urzędzie na prowincji. Czyli stracą 3000 miesięcznie. Nie mówimy o miliardach. Mówimy o drobnych sumach, które ci ludzie potracą, jeśli ci ludzie zagłosują inaczej niż chce partia rządząca. I to jest absolutny skandal. No, ale to jest zjawisko, które towarzyszy polityce w wielu miejscach, bo tam, gdzie następuje zmiana rządu z niepewnością co do tego, która strona wygra, to wiadomo, że jeżeli jest ta formuła, jaka obowiązuje u nas w kraju, że następuje wymiana całego aparatu, łącznie ze sprzątaczkami czy z bufetowymi, no to możemy mówić, że taka korupcja polityczna jest praktycznie w każdym kraju. A jaka jest możliwość? Ten model... Ale zgodzi się pan chyba, że jest to patologia. No zdrowe to na pewno nie jest. A jaka jest możliwość takiego scenariusza, o którym zresztą rozmawialiśmy nawet przed wejściem do studia i który wspomniany był przez Rafała, czyli pytanie o podpis prezydenta. Że ta ustawa, nie wiemy jeszcze jaką przyjmie ostatecznie formę, ale prezydent wysłał taki jeden sygnał, że owszem dla niego dobro zwierząt jest ważne, ale dobro rolników też jest bardzo ważne. To była jego pierwsza wypowiedź w ogóle w sprawie ustawy. Tak, bo mówił to chyba na dożynkach, które tutaj odbywały się w Warszawie. I wydaje się, że istnieje taka możliwość, żeby te fragmenty ustawy, które, tak jak chciał pan redaktor, mają doprowadzić do ruiny polskiej gospodarki, czy też te, które grożą, to są po prostu źle napisane i grożą takimi działaniami, z którymi nikt z nas nie chciałby mieć do czynienia, że te przepisy po prostu skieruje do Trybunału. Bowiem w przypadku odrzucenia weta no, droga zostanie zamknięta i chyba sensowniejszym rozwiązaniem byłoby odesłanie części tych przepisów, jeżeli one się oczywiście utrzymają, bo cały czas nie wiemy, jaki ustawa przyjmie kształt, odesłanie ich po prostu do Trybunału. Konfederacja od razu zaczęła apelować do prezydenta, ale rzeczywiście akurat w tym wypadku weto prezydenckie zdaje się nie byłoby skuteczne, bo patrząc na wyniki pierwszego głosowania, to chyba uzbierałoby się tyle głosów, żeby to weto odrzucić. Rafale? Znaczy, stan tych samych głosów może odrzucić weto. Jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, jedną z części negocjacji obecnie koalicyjnych jest to, że oba ugrupowania i Porozumienie i Solidarna Polska pana Ziobry sprzeciwią się wetu prezydenta. To jest jedna z umów koalicyjnych. Jeżeli oni się na to nie zgodzą, wylecą. A czy pan Gowin już się zgodził? Pan Ziobro wciąż się opiera. Więc weto prezydenta zostanie odrzucone tak czy siak. Jest tylko kwestia tego, jakim procentem głosów. Jeżeli prezydent nie skieruje tego do Trybunału Konstytucyjnego,
będzie słabo tak naprawdę. Tym bardziej, że wczoraj, zdaje się, pan prezydent spotkał się z paroma przedstawicielami polityków zagranicznych, że są zaniepokojeni tą ustawą. Im dalej w las, im dłużej będzie ona, będzie trwało procedowanie całego tego dokumentu, grozi nam IPN 2.0, tak? Gdyż zachodnie rządy boją się, że jeśli u nas to przejdzie, to ich ekstrema, bo niestety Prawo Sprawiedliwe zachowało się w Polsce jak ekstrema na Zachodzie, ich ekstrema będzie też chciał prowadzić u siebie w takie prawo. Samo procedowanie takiego prawa może bardzo zaognić sytuację z miejscowymi ich wyznawcami islamu. Poza I tym tutaj musimy kropkę postawić, bo nam się kończy czas tej audycji. Bardzo dziękuję obu gościom i Rafałowi Otoce Frąckiewiczowi na bardzo łączach. Bardzo państwu dziękuję. I Tomaszowi Truskawie. Dziękuję bardzo. Na studio. Państwo cały czas możecie odpowiadać na pytanie o to, czy wicepremier Jadwiga Emilewicz zachowa swoje stanowisko. Po kilku minutach wracamy z programem Wolne Głosy.